Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu grupy posłów chcę przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny 6 czerwca 1997 roku, a sprawa dotyczy konkretnie jednego artykułu, artykułu 102 Kodeksu karnego, który reguluje przedłużenie terminu przedawnienia karalności. Przypomnę, że dotychczasowy zapis tego artykułu na podstawie ustawy z 20 lutego 2015 roku jest następujący. Jeżeli w okresie, o którym mowa w artykule 101, wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa przedawnia się z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Szanowni Państwo, bardzo proszę o opuszczenie sali tych, którzy nie są zainteresowani obradami. Dziękuję, panie marszałku, że skorzystał pan ze swoich prerogatyw i będę kontynuował. Instytucja przedawnienia jest ustawowo unormowaną rezygnacją ze ścigania, wyrokowania lub wykonania kary w związku z upływem znacznego czasu. Stanowi ona zarazem ujemną przesłankę procesową, to znaczy okoliczność wyłączającą postępowanie, której zaistnienie powoduje, iż nie wszczyna się postępowania, a wszczęte postępowanie umarza. Przedawnienie karalności, mimo że jest elementem konstrukcyjnym normy materialnego prawa karnego, o której jest mowa w artykule 42 ustęp 1 Konstytucji, zawsze oznacza swoiste zerwanie związku pomiędzy przestępstwem a karą. Jeżeli przyjąć, że ustrojodawca w artykule 42 ustęp 1 Konstytucji sformułował zasady, że odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia oraz co jest konsekwencją tak określonej normy, że kto dopuścił się tak określonego czynu ponosi przewidziane prawem konsekwencje, odpowiedzialność, to należałoby uznać, że ustrojodawca nie mógł przyjąć założenia, iż odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa oraz przedawnienie takiej odpowiedzialności są wartościami równoważnymi. Dlatego, że na gruncie prawa karnego instytucja przedawnienia, jakkolwiek przez swoją powszechność stanowi element porządku prawa karnego, traktowana jest jako element pewnej polityki karnej, a nie konstytucyjnie chronione prawo obywatela. Nie ma on ekspektatywy przedawnienia. Wręcz przeciwnie, obywatel ma prawo oczekiwać, że będzie podlegał odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w artykule 42 ustęp 1 Konstytucji. Nie może natomiast oczekiwać korzyści, które dla niego mogłyby wynikać w związku z naruszeniem prawa ze względu na taką, a nie inną politykę karną, bo ta w zależności od istoty zagrożeń związanych z konkretnymi przestępstwami może podlegać modyfikacjom i zmianom. W tym sensie skarżący przed wydaniem wyroku czy nawet przed wszczęciem postępowania karnego nie może zakładać, że te elementy normy prawnej, porządku prawnego związanej z karalnością czynów, które nie stanowią prawa konstytucyjnie chronionego, nie ulegną zmianie. Dlatego w przypadku popełnienia przestępstwa, oczywiście jeżeli czyn był uznawany za przestępstwo w momencie jego popełnienia, nie można przesądzać o terminie przedawnienia. Co więcej, w doktrynie polskiej i zagranicznej nie wyklucza się nawet możliwości zaostrzenia wymiaru kary w stosunku do przestępstw
co do których nie zapadły prawomocne orzeczenia. Inne podejście do instytucji przedawnienia prowadziłoby do swoistego premiowania tych przestępców, którzy wytrwale podejmują działania w kierunku uniknięcia odpowiedzialności. Stąd też w odniesieniu do przedawnienia, którego termin nie upłynął przed wydaniem prawomocnego orzeczenia, nie może być podnoszony argument, że jego przedłużenie pogarsza sytuację przestępcy, ponieważ popełniając przestępstwo, nie mógł on przewidzieć, iż termin przedawnienia ulegnie zmianie. Zmiana okresu przedawnienia związanego z odpowiedzialnością karną łączona powinna być z będącą elementem prawa karnego polityką karną. Tak stanowi wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 roku. Jak stwierdził Trybunał w innym wyroku z dnia 15 października 2008 roku, przedłużenie terminu przedawnienia przestępstw, w stosunku do których wszczęto postępowanie przeciwko sobie, nie narusza zasady ochrony zaufania obywateli do prawa zawartej w artykule 2 Konstytucji. Taka konstatacja znajduje silne aksjologiczne uzasadnienie. Oczekiwanie sprawcy, że po upływie określonego wcześniej ustalonego przez ustawodawcę czasu nie będzie już ścigany, nie może być traktowane priorytetowo jako przejaw zaufania do państwa i musi ustąpić przed interesem państwa polegającym na realizacji polityki karnej adekwatnej do zmieniającej się rzeczywistości. Poruszone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 września 2015 to był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Trybunał Włoski. Postępowanie karne dotyczyło sprawy Iwa Tarico. W kontekście powyższego nie znajduje uzasadnienia ani prawnego, ani aksjologicznego decyzja ustawodawcy o skróceniu terminu przedawnienia karalności wyrażona w artykule 1 punkt 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks Karny, a przypomnę, że zmniejszono właśnie tam terminy dotyczące przedłużenia przedawnienia z 10 lat do lat 5. Doprowadziło to, Wysoka Izbo, do umorzenia części postępowań karnych, a kolejne sprawy ulegną przedawnieniu, w tym te dotyczące zorganizowanych grup przestępczych. Premiowanie sprawców sprzeciwia się aksjologicznej wymowie kary i odpowiedzialności za czyny naruszające przepisy prawa karnego. Nie przemawiają za nim żadne wartości konstytucyjne. Co więcej, prowadzi to do naruszenia szeregu fundamentalnych wartości, w tym ważnego z punktu widzenia państwa prawnego poczucia sprawiedliwości. Owo poczucie sprawiedliwości wkracza zarówno wymiar dobra wspólnego, jak i dobra jednostkowego, dobra pokrzywdzonych. Zmiana ta nie została poprzedzona jakąkolwiek refleksją na gruncie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, o czym przekonuje nader zdawkowa treść uzasadnienia i poświęcona. Cytuję, nowelizacja artykułu 102 nastąpiła ustawą z dnia 3 czerwca 2005 roku z tych samych powodów, z których dodano w paragrafie 1 artykuł 101 punkt 2a. Propozycja projektu zmierza do przywrócenia stanu pierwotnego. Nie ma żadnych przesłanek, które racjonalnie mogłyby uzasadnić tak znaczne wydłużenie okresu przedawnienia karalności w stosunku do sprawców wybranej grupy przestępstw. Skoro zatem zróżnicowanie przedawnienia karalności mieści się w ramach swobody ustawodawcy zwykłego, który może wydłużyć terminy przedawnienia karalności przestępstw, gdzie szkodliwość społeczna w ocenie ustawodawcy jest relatywnie większa, a ważny interes publiczny, którego określenie należy do ustawodawcy, a który wyżej wskazano, jest przesłanką tego wydłużenia, gdy w okresach określonych w artykule 101 paragraf 1 punkt 1.3 wszczęto postępowanie przeciwko sobie, to decyzja o przywróceniu stanu
ukształtowanego ustawą z dnia 3 czerwca 2005 roku jawi się jako konieczna i niezbędna. Przypomnę, jak brzmi treść artykułu 101, paragraf 1, punkt od 1 do 3. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 30, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 20, gdy czyn stanowi inną zbrodnię, 15, gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat, 10, gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata. Co do pozostałych występków, to karalność, przedawnienie karalności jest 5-letnie. I teraz, Wysoka Izbo, zmiana w artykule 102 w tej wersji wstępnej, bo sygnalizuje i oczywiście Wysoka Izba to już wie, że jest autopoprawka do tej treści artykułu 102. Ta autopoprawka polega na tym, że o ile w pierwotnej wersji, czyli w druku 32, treść artykułu 102 była następująca. Jeżeli w okresie przewidzianym w artykule 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa w paragraf 1 punkt 1 do 3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Co to znaczy w języku prawnym wszczęcie postępowania przeciwko sobie? To znaczy wtedy, jeżeli sprawca czynu ma przedstawiony zarzut i jest podejrzany. Czyli liczyłoby się to wszczęcie postępowania przeciwko takiej osobie, która już ma przedstawiony zarzut. Natomiast w autopoprawce wnioskodawców mamy zapis inny. Jeżeli w okresie, o którym mowa w artykule 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstwa określonego w paragraf 1 punkt 1 do 3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Czyli różnica polega na tym, że to jest wszczęcie postępowania w sprawie, in rem, czyli jeszcze nie ma osoby, której przedstawiono konkretnie zarzut. I tutaj są jeszcze pewne wyjątki, bo może być taka sytuacja, że jest odmowa wszczęcia postępowania. Jest na to zrobione zażalenie przez pokrzywdzonych na przykład do sądu i sąd uchyla to postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania i nakazuje prowadzić sprawę, więc wtedy tym terminem, od którego będzie biec ten termin przedłużenia przedawnienia karalności, będzie uprawomocnienie się takiego orzeczenia sądu. Wysoka Izbo, projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt nie powoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Również ta autopoprawka takich skutków nie powoduje. Projekt ustawy nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Wysoka Izbo, wnoszę o skierowanie projektu do dalszej pracy w Komisji Nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji, ewentualnie też do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję bardzo.